Siemanko, jestem Rojek, jestem zespół Hope. Siema, Łysy, gitarzysta Hope. Jestem Zima, też z zespołu Hope, jak chłopaki. Jestem jednym z dwóch wokalistów. Pozostałych niestety nie ma, bo są chorzy i no to jest mały problem. Po prostu część nie mogła dojechać, a część jest po prostu chora i zostaliśmy tutaj w trójkę. Także będziemy sobie z wami działać w trójkę. Dawno, dawno temu poszedłem kiedyś z moim ojcem, ale ja miałem wtedy, żeby nie skłamać, może za jedno prawdę z 5-7 lat. Mecz, który pamiętam, tak naprawdę to był mecz z Austrią Wiedeń. Wtedy miałem tę koszulkę, zawsze jak mam tę koszulkę, coś się dzieje. No, jakie emocje? No siedziałem zaraz za bramką, stałem zaraz za bramką. I w momencie, kiedy Murawski strzelił w 94 minucie, to już pamiętam? Nie, to była odgrywka już, nie? Z 26 minuty jesteś lepszy ode mnie, zdecydowany. nie jestem w stanie tego opisać, naprawdę. To uchicie. Nie chodziłem na stadion, ale jestem takim bardziej telewizyjnym kibicem. Lubię oglądać te mecze w telewizji i szczególnie jeśli Lech gra w pucharach, to jak uważam, każdy kibic zawsze kibicuje. Po prostu no, emocje są bardzo duże, tak jak i Krzycho mówił, że fajnie się ogląda te mecze, szczególnie jeszcze kiedy Franek Smuda prowadził drużynę, kiedy te ostatnie minuty były często bardzo emocjonujące i w ostatnich minutach ważyło się to, czy przejdziemy dalej, czy nie. Nigdy nie byłem związany z piłką nożną w ogóle, dopóki nie zacząłem pracować w knajpie, w której były puszczane mecze po prostu regularnie i tam przychodziło multum kibiców i co mecz praktycznie, nie potrafię to powiedzieć dokładnie w jaki dzień, bo nie pamiętam tego po prostu, ale było niebiesko, po prostu niebiesko-biało w knajpie, więc siłą rzeczy ja te mecze jakby musiałem oglądać, no bo nie będę patrzył na mordy kibiców, jak mogę patrzeć na telewizor. Nie, oczywiście żartuję, ale tak poważnie to, mając kibiców w zespole, jest tak, że no, jest ich większość. Jeśli gdzieś razem oglądamy telewizor i jest akurat mecz, no to ja nie mam innego wyjścia, muszę się podporządkować i też ten mecz obejrzeć, albo względnie po prostu wyjść. Staram się raczej siedzieć z chłopakami, więc też ten mecz oglądam. To naprawdę idzie pięknie połączyć. Można być fanem sportu, można być fanem naprawdę muzyki rockowej. To jest zajebiste, bo jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce się czymś naprawdę podjarać, to pięknie. Bardzo fajnym przykładem muzyka rockowego, który jest jednocześnie wielkim fanem piłki nożnej, jest Steve Harris, który jest wielkim kibicem West Ham United i zdarza mu się często grać koncerty nawet w koszulce, więc to jest bardzo fajna rzecz i to się wcale nie wyklucza, a można to połączyć i to jest też przykład na to, że kibice to są często ludzie, którzy mają swoją jakąś wielką pasję, oprócz tego, że są kibicami, nie są ludźmi, którzy tak jak często się utożsamia, że to są ludzie, którzy tam są jakimiś tylko chuliganami bez żadnych zainteresowań. Moim zdaniem to jest duży błąd.
ja mam akurat przeciwne absolutnie wrażenie i przeciwne zdanie o kibicach. Wiadomo, stereotyp jest taki, jaki jest, że rzeczywiście kibic to jest gość, który wchodzi do tramwaju i po prostu nawet w swoim mieście ten tramwaj rozwala. Ale tak naprawdę ja znam ludzi, którzy absolutnie nie tak działają. Pracowałem w tej knajpie, gdzie przychodzili i hip-hopowcy, i dyskotekowcy, i przychodzili rockowcy, i metalowcy, i wszyscy się trzymali razem, bo każdy był niebiesko-biały po prostu. Więc to absolutnie dla mnie nie ma stereotypu człowieka. Ja nie szufladkuję nikogo, dopóki gościa nie poznam, dopóki nie poznam dziewczyny. Nie jestem w stanie tego zaszufladkować, bo to może być kibic, a dla mnie nie musi. Wiesz, wystarczy spojrzeć właśnie na moich kumpli zespołu. W życiu nikt by nie powiedział, że są kibicami, a się okazuje, że jednak tak. Mogą robić cokolwiek, mogą mieć naprawdę wielkie pasje i może z tego wynikać naprawdę fajne wiele fajnych rzeczy. Chciałbym być piłkarzem. Kiedyś chciałem być, ale no nie poszło, nie tędy droga. Więc z podwórka kolega Adi, który niestety jest chory, nie może z nami być dzisiaj, przenieśliśmy się na podwórko takie gitarowe. No, ale serce cały czas zostało na boisku. Gdzieś tam cały czas pogramy, ale już tak na spokojnie, żeby nie połamać rąk. Nogi możemy połamać. Zdecydowanie scena to jest ogromna adrenalina, piłka nożna, tak jak mówiłem wcześniej, do końca mnie jara. Nie chcę tu nikogo obrazić absolutnie, bo każdy ma swoje pasje. Jedny ma sport, drugi ma muzykę, trzeci ma zbieranie znaczków, a czwarty zbiera monety. Także dla mnie to jest absolutnie to, ale trzeba przyznać, że bez piłki nożnej nie odbyłoby się kupę świetnych koncertów, prawda? Bo nie byłoby piłki nożnej, nie byłoby stadionów, a na stadionach odbywają się największe koncerty na świecie. Nie mamy się czego wstydzić, mamy europejską drużynę w Poznaniu i to jest tylko fajna rzecz i wizytówka tego miasta. Wasza telewizja, która dociera do kibiców, a my jako muzycy, nawet ja jako muzyk, który nie interesuje się piłką nożną, mogę dotrzeć nawet do kibiców, ponieważ możemy tam znaleźć też grupę ludzi, którym spodoba się nasza muza i którzy będą chcieli tego słuchać. Kilka słów w nowej płycie to są trzy słowa. The best of. 22 listopada mieliśmy premier płyty. Płyta jest na, myślę, dobrym poziomie, żeby sobie jej posłuchać. Pierwsza oficjalna płyta zespołu Hope.